Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Kolejny filmik, już się nie mogę doczekać, nosię zawartości. O ile dobrze wycelowałem, to moi drodzy, to są dwie rzeczy od jednego pana. Bardzo możliwe, że się pomyliłem. To była pierwsza transakcja, której dokonaliśmy, a potem dogadaliśmy się odnośnie reszty. Moi drodzy, nie przedłużając, będę czekał. Powinny tu być petardy, powinny być petardy. Kurczę, paczki też już ponad pół roku czekały, ale tak jak wam mówiłem, no w życiu było ciężko i trzeba było sobie te sprawy ułożyć. Dobra moi drodzy, zaczynamy. Tutaj masa wypełniaczy, a to chyba tylko dlatego, że to są rzeczy dosyć specjalne moi drodzy. No i lecimy z pierwszą. Moi drodzy, Game Boy Advance Wario Land 4. Moi drodzy, świetna gra, mam sam cartridge. Stan igiełka, w ogóle to będą same igiełki. Więc tu będzie, Game Boya kolekcja będzie dość wzmocniona. Moi drodzy, więc zaczynamy. Lecimy dalej. Boom. Moi drodzy, Drill Dozer, jedna z droższych gier na Game Boy Advance. Stan, moi drodzy, śliczny, bardzo ładny, więc Drill Dozer. Jeszcze chyba dwie gry tu są. Boom! Moi drodzy, The Legend of Zelda, The Minish Cup. O tak, tak będzie widać lepiej. The Minish Cup również, wersja angielska, piękny stan pudełka i powinna tu być, z tego co sobie przypominam, jeszcze jedna gra, jest. Moi drodzy, tym razem sam cartridge, może mi się uda otworzyć, sam cartridge moi drodzy, Pokémon Fire Red, jakby ktoś chciał sprawdzić, jest wybijany numerek, nie wiem czy to będzie widać, chyba będzie. Więc moi drodzy, cztery takie gry, cztery, chyba tyle, tak? Chyba tak. Moi drodzy, cztery gry, cztery... Podjedzie, że ta jest ciężka. Cztery gry, ale cztery... jakże konkretne tytuły. Moi drodzy, powiedzcie mi w komentarzach, zjedziemy sobie niżej, która z tych gier według was jest najlepsza, najlepszym wyrywem. Ja nie ukrywam, że z Drill Dozera się bardzo, bardzo cieszę, ale ta Zelda, no kurczę, i ten Wario Land, Wario Landu dość długo szukałem, chyba już mam w pudełku, z tego co się orientuję, ale w gorszym stanie i będzie, to się nazywa po angielsku tak ładnie, condition upgrade, czyli ładniejsza ze mną zostanie. A troszkę gorsza pójdzie świat. Fajnie, że są zapakowane w folię. Moi drodzy, więc odkładamy te cztery gierki. Trzy w pudełku i Fire Red luźny. Odkładamy. Przechodzimy do dużej paki. Tu, moi drodzy, polecieliśmy na grubo. Bo tu jest zaraz. A nie, zaraz, to jest od innego pana paczka. Ale no nic, to już polecimy. A może to jest ta? Polecimy moi drodzy. To nic to w innej, to będzie rozpakowanie. Chyba to jest coś innego. Chyba wiem nawet co, ale nie jestem pewny, kurczę. Może to jest ta? A, już wiem. Dobra, już wiem co to jest. Moi drodzy, to jednak troszkę inna, z innej beczki historia. Mianowicie, moi drodzy, taka, że na grupach facebookowych pojawił się pan, bo historię sobie przypominam, nie przypominam sobie dokładnie. Pojawił się pan, który powiedział, mam 80 gier na Xboxa i chciałbym te 80 gier puścić jako całość. Przyznam się szczerze, że nie miałem wtedy gotówki, ale cena była bardzo atrakcyjna, w okolicach tam 1000 chyba, 100 czy 200 zł. Ale dogadaliśmy się tak, że ja panu zrobię wydruki 3D, jakichś adapterów do Amigi, czegoś tam,
a on zejdzie mi z ceną do akceptowalnego przeze mnie pułapu, więc połowiczny barter. Połowiczny barter. I teraz jak to zrobić? Jak to zrobić? No nic. Ja sobie te gry z Game Boya, jeżeli pozwolicie, przełożę w bezpieczne miejsce na brat obok. A tu sobie to przełożę i będziemy po kolei, przesuniemy i będziemy po kolei pokazywać, co tu nas czeka. Pozwolę sobie, tak będzie chyba szybciej, Pro Evolution Soccer, może tak, o. Pro Evolution Soccer 4, Top Spin, tytuły nie są, to jest mieszanka, Dead or Alive 3, akurat tą grę mam. To jest mieszanka różności, moi drodzy, więc będą ile gry lepsze i gry gorsze. Stake Fortune Fighters, o tak. SSX 3, akurat tą serię bardzo lubię. Moi drodzy, Dave Mirra Freestyle BMX, część druga. Dobrze, lecimy dalej. Moi drodzy, Conflict Desert Storm, gra, w którą spędziłem masę czasu na PC-cie. Świetny tytuł taktyczny. Moi drodzy, mamy 007, czyli mamy ten niemiecką wersję Bonda. Przepraszam, co sobie nie przyjrzałem, czy nie, to jest angielska. Angielska. To jest francuska, tak? Czyli będą różne wersje językowe. To jest angielska. To jest angielska, angielska i angielska, czyli będzie miksik. Unreal Championship 2, sama okładka. Ciekawe dlaczego. Spider-Man 2 i Conflict Desert Storm 2. To chyba już będę miał, moi drodzy. Ojojojo, gdzie lecisz? W co grać? Bo w dwójeczkę nie grałem. Ten Spider-Man jest świetny. Akurat miałem okazję pograć na PlayStation. Bardzo mi się spodobała ta gra. Sobie może przełożę na bok. Zobaczymy, co tu nas jeszcze czeka. O, jakieś instrukcje jeszcze w bonusie. Mamy kodzik. Kodzik na Xbox Live zapewne. Battle for the Pacific. Suma wszystkich strachów na podstawie filmu. Bardzo dobry film zresztą. Starski i Hutch w wersji niemieckiej. Need for Speed Underground, trochę przedarte pudełko w wersji angielskiej, i Undergroundzik 2 od razu w wersji angielskiej. Zaraz, kurczę, moi drodzy, muszę to jakoś tak pokazywać, bo ja nie widzę podglądu. Dobra, zrobimy to w sposób następujący. Halo 2, wersje jakieś takie widzę norweskie. Widzę, że raczej takie wersje z północy Europy, mocno północy. Oprócz tego mamy kolejną gierkę MotoGP. Tak, MotoGP niemiecka. Wszystkie te gry z reguły można ustawić Blade 2 w języku angielskim, więc mnie tam, wiecie, opakowanie i ten to nie za bardzo. Underground 2 tylko w wersji klasycznej, czyli duplikacik w wersji niemieckiej, będzie można się z kimś zamienić albo komuś podarować. Te, moi drodzy, ta seria GL, Burnouty, kurczę, jak ja bardzo lubię. I proszę, i jest wersja angielska. Fable, świetna, The Lost Chapters, to w tą chyba nie grałem. I to jeszcze polska dystrybucja. O, i w wersji polskiej, bardzo fajna rzecz. Fable pierwsze, bardzo dużo czasu na PC-cie spędziłem, więc lecimy. Tom Clancy Ghost Recon, proszę bardzo, angielska wersja. Need for Speed Underground 2, wersja niemiecka, znowu. Splinter Cell Chaos Theory, czyli teoria chaosu, moi drodzy, w wersji angielskiej. Co tu jeszcze mamy? Rainbow Six, jejku, moi drodzy, jak nie wiem, czy ktoś, o, Do Not Be Sold Separately, czyli jakaś wersja z konsolą zapewne była. Niemiecka, ale angielska. Made in Germany, ale wersja okładki angielska. Rainbow Six, jak ja dawno w te gry nie grałem. Proszę bardzo, DTM Race Driver 2, wersja niemiecka.
Kto grał w Rainbow Sixa, moi drodzy, na... jak się pojawił Rainbow Six na PC, niech da znać. O, proszę bardzo, gratisik. Moi drodzy, gratisik, mamy pilocik do Xboxa i adapterek do Memory Unit. Fajna rzecz, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Kolejna seria bliska mojemu sercu. Moi drodzy, pamiętam, jak Colin McRae-Reilly wyszedł. Chyba druga część, jak się w nią zagrywaliśmy, ta gra była niesamowita. Wersja niemiecka. Ta gra była niesamowita. No to jest absolutna klasyka. Akurat nie w tym wydaniu, bo to jest Driver trzecia część, ale jedynka i dwójka. W trójkę, szczerze mówiąc, nie grałem. Scooby-Doo Unmasked. Ta gra może być ciekawa. I to jeszcze wersja angielska. Może być ciekawa, ponieważ jakoś tak ostatnio te gry na podstawie kreskówek mi się bardzo podobają. Time Splitters. Dużo słyszałem o tym tytule. Nie miałem okazji zagrać. I, moi drodzy, już mam. I to jest właśnie fajne, że kiedy ja ten czas na to wszystko znajdę, to nie wiem, ale NBA Live 2005, czyli te wydania z hologramem, bardzo fajne, bardzo, bardzo fajna rzecz. Zawodnicy oczywiście, licencjonowane nazwiska i tak dalej. Kroniki Riddicka. Proszę bardzo. Escape from Butcher's Bay. Wersja angielska. Moi drodzy, świetny film z Winem Dieselem. Zresztą obydwa. FIFA 07. To w ogóle, jak ja sobie patrzę, FIFA 07 i ci piłkarze, którzy kiedyś byli... Wersja niemiecka, tak? Te nazwiska, które były niesamowicie, a teraz już, że tak powiem, są na emeryturze. Dawno to... Tak dziwnie się człowiek czuje troszkę. Dziwnie się czuje. Sega GT Online. Sega GT Online. Wersja niemiecka. Nie wiem, czy to będzie działało, ponieważ... Online to online. Znowu mamy DTM Race Driver 2. Znowu wersję niemiecką. Dobra, lecimy dalej. Rainbow Six 3 znowu, tylko że to jest nie do sprzedaży osobnej, a tu mamy wersję normalną, dystrybucja, wersja angielska. Znowu Made in Germany, a wersja opakowania angielska. Kurczę, o! To jest chyba ostatnia FIFA, w którą się trochę otłukłem. Co to jest za piłkarz? Co to jest za piłkarz? Szybko w komentarzach piszcie, co to jest za piłkarz. No. Dobra, lecimy dalej. Zakładam, że część widzów wie, ale lecimy. Ghost Recon Island Thunder. Island Thunder, moi drodzy, fajna rzecz. Wersja brytyjska, opakowanie angielskie. Second Sight. I teraz tak, to jest gra, widzę, że jest od producentów firmy tego serii Time Splitters. Nie znam tego tytułu, ale coś słyszałem, kurczę. Będzie trzeba ugryźć temat. 50 Cent Bulletproof. Wiem, że ta gra jest chyba na PlayStation dość droga. Mi się wydaje. Więc ciekawie. Kolejna rzecz, moi drodzy. Coś tu lata w środku. Ojej, płyteczka. Aha, bo wyłamane. Moi drodzy, mamy Harry'ego Pottera. Powiem coś może takiego dziwnego, ale jakoś nie czytałem ani jednej książki, nie widziałem ani jednego filmu. Nie jestem Potterowcem. Tutaj mamy jakieś instrukcje. To trafi do pudełka z instrukcjami. Ace Combat to jest bardzo dobry tytuł. Bo ja zbieram instrukcje, bo sobie dużo rzeczy już dokompletowałem. Moi drodzy, Project Gotham Racing. Chyba to jest, są ekskluzywy na Xbox, albo były w tamtych czasach, bo pamiętam te ścigałki. I chyba, z tego co wiem, Project Gotham Racing na klasycznego Xboxa mam wszystko. Proszę bardzo, moi drodzy, i to jest właśnie tytuł, który chyba NBA Street, wersja trzecia, chyba, o ile się nie mylę. Znowu jest hologramik, bardzo fajna rzecz. I wersja niemiecka, tak? Chyba tak, nie. Jest Kick Den, tak, wersja niemiecka. Dobra, co to jeszcze jest? Aha, to jest chyba do DVD Movie Playback Kit, czyli to jest do pilota. Tamto jest karta pamięci, jest do pilota adapter. Świetnie, bardzo dziękuję. Lecimy dalej. Moi drodzy, FIFA Street. Pamiętam, że seria FIFA Street, moi drodzy, mimo że widzę, że jest też logo, to jakoś i wersja niemiecka, jakoś, moi drodzy, nie przypadła mi do gustu. Nie wiem dlaczego. Grałem bardzo dużo w FIFA do wersji 2003, bardzo dużo, potem już mniej,
ale FIFA Street mi nie przypadło do gustu. Counter Strike. No, to jest akurat fajna rzecz. Oj, kurczę, już tragedia. To jest akurat fajna rzecz, bo to jest pewna historia, dokumentacja pewnej historii. Kto grał w wersję 1.6, ten wie. Brothers in Arms Road to Hill 30. To jest, moi drodzy, na podstawie serialu, zresztą bardzo dobrego serialu wojennego. FIFA Football 2005 po raz drugi, tak jak mówię, co to za piłkarz ten w środku? Bardzo szybko tutaj proszę pisać. I tu jest seria konkurencyjna. Pro Evolution Soccer i ten sędzia bardzo znany, też możecie napisać w komentarzach, co to jest za sędzia. Podpowiem tylko, że Francuz, bardzo znany sędzia, bardzo znany sędzia. Lecimy dalej. Lecimy dalej. O, to tego tytułu nie znam w ogóle. Widzę, że wersja niemiecka. Conspiracy Weapons of Mass Destruction. Ha. No i kolejny temat, gdzie będzie trzeba się ugryźć. To jest gra, przed którą spędziłem godziny. Uwielbiam tą grę. O ile się nie mylę, to w tej grze, tak, w tej grze, w podkładzie muzycznym jest Godsmack, przynajmniej w wersji PC-towej był, I Stand Alone kawałek, gdzie pojawia się główny antagonista, czyli Dahaka. W momencie, kiedy pojawia się, będą sceny, kiedy jest Dahaka, to pomału zaczyna coraz głośniej grać kawałek I Stand Alone grupy Godsmack. Świetny kawałek, zresztą z filmu Król Skorpion. Halo, czyli Dwayne The Rock Johnson, jak jeszcze miał włosy, tak jeszcze odnośnie Króla Skorpiona. Halo 2, moi drodzy, wersja angielska. Halo to mam chyba już po kilka razy. Rainbow Six 3 The Black Arrow, czyli jakiś dodatek, rozszerzenie? Więc to jest standalone jakiś ten. Akurat potem się tak już tam Tom Clancy's gier namnożyło, że Second Sight po raz kolejny. Second Sight po raz kolejny. Proszę bardzo. Oj, to będą dubelki, będzie wymiana. Będę musiał znowu poświęcić trochę czasu. Medal of Honor Rising Sun. Moi drodzy, nie wiem, czy ktoś z Was pamięta. Ja pamiętam jeszcze, jak ta gra bardzo długo leżała i wisiała w Empiku na półkach, bo to była część, której my pecetowcy nie dostaliśmy. Akurat na PlayStation chyba wyszła najpierw. Medal of Honor Rising Sun, ale Medal of Honor, świetna seria gier wojennych, polecam gorąco. Time Splitters 2, proszę bardzo, była jedynka, teraz jest dwójeczka w wersji Classics, fajnie, bardzo miło. NBA Live 2003, nie jestem w stanie zbyt wiele powiedzieć, bo moja wiedza z zakresu koszykówki NBA jest dość ograniczona. Ale kiedyś grywałem, bardzo, bardzo dawno temu. Dreamfall The Longest Journey. Wersja angielska. Kurczę, to wygląda ciekawie. Jakaś taka Siberia, coś w ten deseń. Napiszcie mi coś, co o tej gierce sądzicie, czy warto się tym zainteresować. Znowu Halo 2. Znowu Halo 2, wersja angielska. To będą chyba wszystko na wymianki jakieś, bo to chyba mam. Halo ma chyba wszystko. O, i kolejna Halo 2, tylko w wersji klasycznej. Jakbym się bawił w zbieranie wariantów na Xboxa każdych, no to już jest fajnie, bo jest i wersja klasyczna, niemiecka, i angielska, i fajnie. Pandora od Tomorrow. Właśnie to jest też ciekawa rzecz, bo zawsze myślałem, że to jest Pandora z Tomorrow. A to jest Pandora Tomorrow, wersja angielska. I to jest akurat gra, chyba w to nie grałem, zaraz, próbuję sobie przypomnieć po screenach. Grałem po tym korytarzu, sobie przypominam. Czyli w tom jeszcze grałem, w tego Splinter Cella. No, moi drodzy, James Cameron, Dark Angel. Dark Angel, jak się nazywa ta aktorka, w której się większość kochała? O, już wszystko zostało. Wszystko zostało. Niestety na okładce, więc większość ludzi się kochało w niej. Bardzo dobrze, bo bardzo urodziwa kobieta. Lecimy dalej. Man of Valor. To też jest tytuł, w który miałem okazję tylko przelotnie zagrać. Nie wiem w zasadzie dlaczego. Grałem w niego tylko chwilkę, bo chyba szkoła, z tego co pamiętam wtedy. FIFA 06. Tu, moi drodzy, jest jeszcze wersja okładki z FIFA, którą jeszcze w tym deszczu, jeszcze ją pamiętam. Jeszcze ją pamiętam, bo potem to już tak przez mgłę.
Ale Tom jeszcze pamiętam. Dobrze, dobrze, co tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy dwa stosiki. Dobra, moi drodzy, kto na Discovery oglądał amerykański Chopper, ten wie, o co tu chodzi. No, jeden z ciekawszych reality show, zwłaszcza jak w siebie krzesłami rzucali. To tak mi się od razu przypomina. Znowu mamy Rising Sun'a, czyli będziemy mieli kopię zapasową kopii zapasowej. Tylko to jest wersja niemiecka, tamta była chyba angielska. Moi drodzy, Sudeki. Chyba było tam Sudeki 2, chyba, tak? Albo wersja klasyczna. Znowu wersja niemiecka. Dobra. Znowu mamy Harry'ego Pottera, Harry'ego z Potterów. Jakieś wersja językowa dziwna. Była norweska, czy? Rainbow Six 3 znowu do sprzedaży osobnej, czyli dajcie mi znać, czy to była edycja z jakąś konsolą, czy to był jakiś, kurczę, no bo to jest jakiś pak. Z jakiegoś paku, więc fajna rzecz. O, Halo Combat Evolved. Jak na peceta wyszło Halo, spędziłem tyle czasu, rozgryzłem tą grę, potem ładowałem ją, odpaliłem sobie cheaty, żeby można było ładować gluganem i granatami w przeciwników. Masę czasu, a multiplayer to był jeden z ciekawszych multiplayerów, jakie kiedykolwiek grałem. Kolejny raz mamy Quidditch World Cup, już widzę, że nieoryginalna drukowana chyba okładka, a płytka? Płytka chyba też nieoryginalna. Troszkę walcowana, ale... Albo oryginalna, bez tego hologramu dookoła, dziwne. Moi drodzy, a kto pamięta tych Wolensa and Gomita? To lubiłem tą serię. Od razu mi się Micha zaczęła śmiać. Kolejny Rainbow Six 3, chyba zostanę dealerem Rainbow Six 3, wersja angielska tym razem. Co tu jeszcze mamy? Halo 2 w wersji klasycznej po raz kolejny, czyli znowu. O, ale wersja polska. No to fajnie. To akurat są fajne smaczki. Co tu mamy? Proszę bardzo. Mamy i Crasha Bandicoota. Crash Bandicoot na Xboxa. Proszę bardzo. Wrath of Cortex. Więc proszę bardzo, wersja angielska. I na koniec mamy kolejną Pandora Tomorrow Splinter Cella w nieoryginalnym opakowaniu z drukowaną okładką, ojejku, i z płytką z hologramem, czyli jest gicior, moi drodzy. Czyli takie stosiwa gier, plus do tego, moi drodzy, mamy te trzy drogie, ale bardzo fajne, bardzo zacne tytuły, które trafią do kolekcji. To jest bardzo długo na nim czatowałem. To będzie chyba Condition Upgrade do kolekcji. Tu będziemy kiedyś czatować na pudełku albo wersję pudełkową. I tu mamy Minish Cup od Legend of Zelda Minish Cup. Moi drodzy, i kupa instrukcji, więc kurczę, długi filmik wyszedł, ale prezentacji było sporo do zaprezentowania rzeczy. Zaraz obniżymy troszkę kamerkę. O właśnie, jeszcze ten pilot, jeszcze do Xboxa te rzeczy. Moi drodzy, mówił do Was Kusok z kanału My Retro Hobby. Powiedzcie mi tyle dobroci normalnie, kiedy ja to gram. Powiedzcie mi, co Wam się podobało. Długi film należy się Wam po tym okresie mojej nieobecności. Należą Wam się fajne filmy i będę starał się jak najwięcej Wam pokazać i to wszystko wynagrodzić, że na mnie czekaliście. Mówił Kusok My Retro Hobby. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa, cześć.